Barbara Gruszka jest zaniepokojona zachowaniem uczniów i chce porozmawiać o tym z dyrektorem. Panie dyrektorze, chodzi o Pieszudę. Ja naprawdę nie byłam w stanie dzisiaj prowadzić lekcji. Proszę sobie wyobrazić, że uczniowie ubzdurali sobie, że umierają od zanieczyszczonego powietrza. Pierwsza D, czy to nie jest przypadkiem klasa Edyty Chojnowskiej? Tak. Zdaje się, że to jej pomysł. Była dzisiaj u mnie, chciała, żebym zabronił otwierania okien. No właśnie wybiegła z mojej lekcji. Oj, będę musiał sobie z nią poważnie porozmawiać. Panie dyrektorze, uczniowie sobie jakiś strajk urządzili. No, zamknęli drzwi, nie mogą otworzyć. Chodźcie z nami, zobaczcie. No, chodźcie, zobaczcie, nie poradzę sobie sama. Ja im dam strajk. No. Uczniowie pierwszej D rozpoczęli strajk. Zabarykadowali drzwi wejściowe szkoły i domagają się, aby dyrektor odwołał zajęcia w dni, kiedy stężenie pyłu przekracza normę. Chcemy wyjść, tak? Spokojnie. Wieprzy mnie, do cholery jasnej. Spokój się. Chcemy wyjść ze szkoły, tak? Dobrze, spokojnie. Powiedziałem spokój, drugi raz tego nie będę powtarzał. Świetnie. Co tu się dzieje? Co wy wyprawiacie? To jest strajk, panie dyrektorze. Jaki strajk? To nie jest strajk, bo uczniowie nie mogą strajkować, jasne? Nauczyciele otwierają okna, każą nam ćwiczyć na polu, a przecież jest smog, to jest niezdrowe. I przez to mamy słabsze stopnie. Kochani, czy wy słyszycie, co wy w ogóle mówicie? Kochani, nikt z was nie ma słabszych ocen przez smog. Zdejmij maskę z popiersia. Oczywiście, najlepiej jest zrzucić słabe oceny na smog. Prędzej smogie! Spokój! A nie na własne lenistwo, tak? Spokojnie. Czyli twierdzi pan, że smogu nie ma, to nie pan poczyta gazety, przeczyta w internecie? Edyta! Smog jest i należy z nim walczyć, to prawda, ale nie w taki sposób. A strach nie może paraliżować naszego życia. Ale daje się pan propagandzie. Edyta! Precz ze smogiem! Spokojnie. Słuchajcie, nie wyciągnę w stosunku do was konsekwencji, bo wiem, że chcieliście dobrze. Ale pamiętajcie, czasem, chcąc dobrze, można zrobić dużo złego. Więc czekam na konkretne propozycje. To może niech uczniowie i nauczyciele przestaną jeździć autami. O, zamiast czterema osobno jeździć autem, mogą jeździć jednym. No widzicie, i to jest konkretna propozycja, którą chętnie poprę, pod warunkiem, że skończycie te wygłupy, jasne? Edyta? Dobrze. No więc bardzo proszę się teraz rozejść. I proszę, zdejmijcie te maski. Dziękuję za uwagę. I zlikwidujcie te barykady. Mogę wyjść? Weźcie mi to wszystko, zabiorę to. Dawaj, wszystkie po kolei.